Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku z The Sims 4. I na wstępie muszę wam powiedzieć, że wprowadzili się do nas sąsiedzi. Tak. Jutro, jak wstanie dzień, zobaczycie, któż to się wprowadził. Mam nadzieję, że mój wybór wam się spodoba. Ale mało śmiechu, więcej powagi. Jak Lili wstanie, to myślę, że zademonstruję wam nowych sąsiadów. Wiecie, nasz mąż, zadecydowaliście. Tak, bardzo zainspirowany jesteś, więc... Co to było? Ale może tak przestałyby mi się wyświetlić informacje, co Maxis dodał do biblioteki. No jedz tą Charlotte już jak chcesz, ale dlaczego ona tak nagle zniknęła z twojej ręki? Co się dzieje? A więc zadecydowaliście, że Ignacy na ducha. Jakby nie patrzeć, zostało mu... Liczba przeżytych dni 104, więc on w każdym momencie może umrzeć. Jak, tak, małżeństwo, młoda para, rzeczywiście młody to ty nie jesteś. Ale, jak zauważyliście, po małym bara-bara w łóżeczku Ignacy był już niebezpiecznie zmęczony. Więc ewentualnie może mógłby umrzeć z przemęczenia, bo umarł podczas seksu. Bardzo rozbawiona. Byśmy bardzo nie chcieli, żebyś Lili umarła nam ze śmiechu. A to nie ty miałaś czyścić ten kibel, tylko ty miałaś czyścić ten kibel. Ja tobie zaznaczyłam. Ojejku, wybacz moja, że budzę cię już z tej rano, żebyś wyczyściła kibel. Zwłaszcza, że idziesz za 3 dni do pracy dopiero. Kochany mój mężu, jak miło, że jesteś. I do tego bardzo szczęśliwy. Też bym była na twoim miejscu, gdybym miała tak młodą i śliczną żonę. Więc może, Lili, jak już wyczyścisz ten kibel, to może pójdziemy na co nieco, ja cię mężu zmęczę. Zostaw to tym mleko. Rozrywka. Bardzo rozbawiony. Nie wyglądasz zbyt pozytywnie. Dobrze, czy masz tutaj... Spora satysfakcja. Nie zmęczyłeś się? Chyba nie. A jakbyś poszedł uprawiać jogging? Wiem, lata nie te, ale... Bardzo szczęśliwy, patrzcie. No, jak chcemy zabić Sima, to on nam tutaj... Bardzo szczęśliwy. No nic, Lili. Ja myślę, że no dobra, jeszcze trochę sobie pośpi, bo faktycznie u ciebie jest cienko z tym. My się zajmiemy nim. Niebezpieczne zmęczenie. Uprawiaj jogging. Na stare lata trzeba dbać o kondycję. Lili, niech sobie pośpi. Twoja młoda żona potrzebuje trochę odpoczynku. O nie! Ignacy umiera z przemęczenia! Biegnij tu, Lili! Twój mąż umiera! Ignacy! Lili! Biegnij! Biegnij! Nie będziemy ryzykować i prosić. No dobra, poprosimy go o życie. Żeby nie było. Dobra, żona za mnie, więc... Nie depcz po nim! Oddaj mi męża! Jestem tak głodna, że bardziej interesuje mnie zjedzenie czegoś niż życie mego męża. Ej, Zofia, czemu ty ryczysz? To był mój mąż, przepraszam. Ty tutaj z jakimś... Chodź tu! Nie widzisz, że twój mąż umiera? Lili, chociaż udawaj, że ci smutno. Nie! Mężu! Ej, a może tak by duchem się stał, co? Cześć. Zapytaj, jak minął dzień. Popraw humor. A dostaliśmy nagrobek, może tak mojego męża?
Jakaś urna? O, tu jest. Dobrze, Lili, to podejdź tu razem z tego kosiarza za sobą. Może sobie z nim porozmawiać. On chyba cię zlał. Tak, i sobie poszedł, nie szkodzi. Lili. Głodna wdowa. Strata prawdziwej miłości. Mało co jest tak smutne, jak spowodowana śmiercią rozłąka małżonków. Lili, jesteś wdową. Uwolnij ducha. A więc uwolnienie duszy Sima o imieniu Ignacy na zawsze zerwie jego więzi ze światem żywych. Czy na pewno chcesz to zrobić? Nie. Ja chcę go tutaj. Postawimy sobie tutaj go. Ja nie wiem, czy mam go uwolnić? Jeszcze raz. Co tam się pojawia za informacja? No zerwie jego więzi ze światem żywych. No on już jest nieżywy, to jak może... Może ja tego na razie nie będę robiła. Wiecie co, dajcie mi znać, co myślicie, że co powinnam zrobić? Czy tutaj nacisnąć? Dobrze, opłacz go trochę. Czy powinnam tu nacisnąć, czy on może gdzieś się pojawi sam? Nie chcę psuć, dlatego zostawimy sobie na razie. Nasza biedna Lili będzie wdową przez jeden dzień. To ja myślę, że na pocieszenie... Dobrze, już. Starczy tego płakania. Tak, właśnie, zjedz sobie szarlotkę na polepszenie humoru. A gdzie ta szarlotka? Zniknęła z tego talerza. No dobrze, zjedz z mężem. Szarlotki nie ma. Opłakiwanie przyjaciela. Tak, pogadaj ze sobą. Zjedz trochę tej szarlotki. I zrób siusiu. No zrób siusiu, boże, co się z tą grą dzieje? O. Dobre jedzenie, młoda para. I wdowa jednocześnie, no tak. Dobrze. Napraw to, kochana. Już? Naprawiłaś? Dobrze, teraz idź na pocieszenie. Odwiedź sobie. A odwiedź Zyto, z kim to się pojawi? Aha. No Ignacy to co? Ignacy. I proszę bardzo, Lili i jej nowi sąsiedzi! Cześć, chłopaki! Zapukaj. Proszę bardzo. To są nasi nowi sąsiedzi, także wiecie co, no... Niestety nasz mąż umarł. Jesteśmy z tego powodu bardzo smutni. Ale patrzcie, jakie mamy tutaj chłopców. Ja nie wiem, czemu oni nie noszą koszulek. Ja chcę. I oni w ogóle mają bardzo fajne imiona i nazwiska. Tutaj mamy Heniek Muskuła, Chris Haha, Mark Literka, Alejandro Romeo, Hugo Głośnik, Dave Dzieciaczek i Scott Butelka. Mniej więcej podpowiadają mi to, jakie oni mają aspiracje. Ten na przykład to miksolog. Ten bodajże ma mięśnie i te sprawy, tam sport, ale ogólnie ma cechę inflatywne, czyli jest w ogóle z niego w dzieciach. Ten lubi słuchać muzykę, większość z nich ma taką właśnie ćwiczebną. Właśnie, oni są aktywni. Bardzo pobudzona, ona tylko tu weszła do tego pokoju. I ona już jest pobudzona i już chce się przeciągać. Tak, bodajże Chris Haha tam jest wesoły, ten to romantyk, Heniek Muskuła to typowy właśnie do takich ćwiczeń. Widzieliście, Literka jeszcze był. O, to pisarz. Więc spójrzcie na chłopaków i szukamy nowego męża, to Heniek przystojny. Alejandro nie za bardzo, bo ja nie przepadam za blondynami.
Spina. Wiecie, dzieci blond byśmy mieli, blondyn, blondynka. Ja myślę, że coś można by było zmieszać. Może ty? Przywitaj się ładnie. Aha, z tobą się znamy już. Wesołe zapoznanie. Zapoznać z chłopakami. W ogóle chłopaki tutaj mieszkają w siódemkę i mają jedno dwuosobowe łóżko, ale to jest mało istotne. Zapoznaj się z wszystkimi. Wesołe zapoznanie. Z kim już gadałaś? I tu jeszcze popraw humor. Są już te wszyscy? Raz, dwa, trzy, cztery. 5? Jeszcze tu mam kolegę za to właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. Idź do domu, bo to tak nie wypada jedna. Zobaczcie, jak oni lubią czytać książki. To nie są takie puste, pustogłowi, napakowani pakerzy. To są bardzo czuli, delikatni i uczuciowi mężczyźni. Tak, idź do domu. No to powrót do domu. Mamy. Lili jest bardzo pobudzona, więc ja mówię, że może sobie. Ja myślę, że może sobie pobiegać troszeczkę. Jak już tak bardzo się pobudziłaś, to przy okazji właśnie. Szybciej ci urośnie tutaj. Rób przysiady, rób pompki i się przyciągniesz. Powinnaś się przyciągnąć na początku, bo mi się wydaje, że to jest coś tych. I w sukience, czyli w spódnicy. No pięknie. No, tak jest. Idź się teraz wykąp. Nie, chyba nie ma innego wyboru, jak tylko uwolnić ducha w zaświaty. Chociaż wiem, że to jest taka opcja właśnie, żeby odwołać ducha, dlatego nie chcę tutaj zepsuć. Nie wiem, jak tego ducha zawołać. Dajcie mi znać, co mam zrobić z urną naszego Ignacego. On umarł z przemęczenia, więc nie jestem pewna, jakie zdolności będzie miał. Mamy 20 tysięcy, więc ja myślę, że można by chociażby zmienić ten prysznic. Nie dość, żeby był brudny, to brzydki. I kupimy sobie prysznic. Może taki dwuoso. A co tu wisicie na ścianie, że nie mogę tak? Dlaczego tak nie mogę? Już szybciutko mi to. No nie ma tu nic. Co, że niby taka łuża przeszkadza? To jest bardzo fajne. Dobrze, Lili, to może poczekaj w skarbie jeszcze. Weź wyczyj tą kałużę, proszę. I dopiero idź spać. Albo zjedz jeszcze coś, bo umrzesz z głodu. Idź już stąd. Idź już stąd, bo chcę kupić prysznic. Ten nam daje higienę 8, niezawodność 8. Tutaj. No ten jest ładniejszy, ale różowy. Co wy byście na to, jakbyśmy zrobiła różowy? O, to właśnie to ta przeszkadzała. Ale nie, no różowego nie będę. Mi się podoba bardzo czarny z niebieskim. Ale ten prysznic jest o wiele ładniejszy. W ogóle ten kolor jest boski. Pomarańczowa łazienka. To będzie dopiero odjazd. Ale ja to zrobię poza nagraniem. To wszystko umodeluję. Ułożę. Nie podoba mi się. Ale w ogóle straciliśmy przed chwilą pieniądze, bo to 600, no właśnie, 200 simulanów już poszło, dlatego że... Dobra, weź na razie to postaw. Ja muszę to tak zobaczyć, jak to będzie wyglądało, o. Czarne z zielonym, bądź po prostu czarne. Ta łazienka jest trochę mała jak na taki prysznic.
No ale trudno. Dobrze. Lili, co ty tam jesz? O, muzyczki słuchasz, no proszę. Co ci tutaj jest? Jesteś wycieńczona, bidulko. I smutna z powodu tego, że jesteś wdową i znowu jesteś szczęśliwa. A to wszystko dlatego, że jesteś nienormalna i twoje nastroje zmieniają się bardzo szybko. Idź już spać. Tak, idź już spać. Nie strzemnij się, idź spać. Wyłączymy muzykę. Trzeba oszczędzać prąd. Rachunki chyba nam przyszły. A i oczywiście tak, ja wam przedstawiłam już tutaj jedną rodzinkę. Ale fajnie te świetliki latają koło latarni. Aha. A tutaj mieszka znowu kolejna rodzina i też jest ona raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmioosobowa. A do niej się przejdziemy innym razem. Co ci, siusiu, ci chce? W ciąży jesteś, czy co? Wypłacz się. Dam jej się wypłakać, bo inaczej jeszcze dwa dni będzie łaziła taka smutna. Masz, Lili, idź się wypłacz. Ojej. Aż mi jest szkoda. Już? Wypłakałaś się? Jeszcze dwa dni zostało, ale... Dobrze, idź spać. Tak, śpi tutaj. Tutaj ci jeszcze 17 godzin zostało małżeństwo. Młoda para. Oj, jakaś ty smutna. Zajmij się pracą, to ci przejdzie. Pięciu przyjaciół, proszę bardzo. Pięciu przyjaciół. Jakiś młody by się przydał. Chodź, pójdziesz sobie, weź sobie pocztę. Nie chodź taka smutna. Znajdziesz sobie młodszego. Co tutaj w skrzynce przyszło? Dobrze, to sprzedamy. To sprzedamy. Jak u ciebie? Jeszcze 7 dni zostało. No, to jeszcze czas. Dobrze, zjedz sobie. Masz jeszcze tutaj? Tak. No to zjedz sobie. O, proszę, Kacper do nas przyszedł. Bodajże Kacper nie jest z nami przyjacielem. Przywitaj Kacpra. Zaproszę do środka. Z talerzem. Może być z talerzem. Także schlebiaj. Rozmawiaj o przyrządzaniu drinków, chociaż ty się za bardzo na tym nie znasz. Rozmawiaj o zainteresowanie. No mogłaś być jeść. Żartuj o modzie. O politykach. Popraw humor. Opowiedz śmieszną historię. Masz ładny kolor kolczyków, ale chłopie, to jest dla kobiet. Dobra, wy sobie pogadajcie. O ulubionych przepisach, o wykwintnych potrawach. Technika fitnessu, to ci pewnie zainteresuje. Pochwal strój. O najnowszych grach, tam go poznam. Katka na podryw nie. Opowiedz porywającą historię. Idzie. Jesteś naszym przyjacielem, Kacper, już? Tak. Powiecie, tutaj musimy zdobyć jeszcze 3 przyjaciół. Właśnie zjedz tego, bo ty chyba się nie najadłaś. Znowu jesteś smutna. Hej! Wyłącz tę muzykę. Dobrze, także teraz... Kassandra, jak już urosła. Może zaprzyjaźnimy się... z Chrisem? Zaproszę do spędzenia czasu na tej parceli. Chris, haha, zaraz tu będzie.
Już biegnie. Bez koszulki. Ja go później przebiorę, albo w ogóle ich wszystkich. Poproś o radę. Rozmawiaj o najnowszych grach. Popraw humor. Rozmawiaj o zmianach w sąsiedztwie, o. To właśnie 1 godzin, jeszcze będziesz smutna i koniec. Plotkuj o sąsiadach. Zapytaj, jak minął dzień. Rozmawiaj o majsterkowaniu. Aha, ona nie może chyba śmieszno, bo jest wyzuna, żeby to robić. Jesteś bardzo smutna. Bożeż ty mój. Pochwal strój, którego prawie na sobie nie masz. O miejscowych łowiskach? No dobra. Narzeka na miejscową młodzież. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Tak myślę, że będzie najlepiej. Cześć, Kasper. Narzekaj na problemy. Pociesz mnie. Jesteś naszym przyjacielem już? O proszę. Nie rycz. O dobrym jedzeniu z nim porozmawiaj lepiej. Poproś o radę. Pochwal szczerze. No i znowu jesteś smutna. Chyba musimy wejść do domu. Przyjdź tutaj razem. Poznaj. Żartuj o politykach. Opowiedz porywającą historię, ożywiona historia. Zdradź sekret, on już chyba jest naszym przyjacielem. Tak, jest przyjacielem. Mamy już 3, jeszcze tylko 2. Usiądźcie sobie i pogadajcie. Osiągnięcie, spełnić 100 kaprysów grając z dowolnymi synami. Super. Znowu Kasper przyszedł. Zdradzasz mu sekret? Dobra, jeszcze powiedz dowcip i wyproś. Teraz zadzwoń po... On jest ponury. Kacper jest naszym przyjacielem i Chris jest naszym przyjacielem, dlatego sąsiadem. Może po Marka literkę. Nie, nie rozmawiaj. Tylko zaproś do spędzenia na parceli. To jest pisarz i on w ogóle jest też bardzo... sympatyczny chłopak. Zaproś do środka, bo my tu lepszy humor mamy. O tak. Też bez koszulki. Bardzo zainspirowana. Ojoj. Rozmawiaj o marzeniach. Co ty tutaj masz? Obejrzyj dzieło sztuki. To tu masz. Flirciarski? A, bo ty jesteś chyba romantyk też. Już obejrzyj. I wróć do niego. Dowcip. Oj. Popraw humor. Jak on chodzi? Mało męsko. Plotkuj o sąsiadach. Żartuj o politykach. Rozmawiaj o wartości nieruchomości. O zmianach w sąsiedztwie. Przyrządzanie drinków. Dobra, opowiedz flircia. Nie, jeszcze za wcześnie. Dopiero co nam mąż zmarł. Boże. Lili. Ta ściana jest trochę pusta. O Boże, co to miało być? Mark? Nieznana cecha. Ja muszę... poznać twoje cechy. Nie ma poznaj. Poznaj. Kreatywny. Larkum noosh.
Neeb. Simbo. Neeb, Petuli Sewell. Sklep. Mark jeszcze nie jest naszym przyjacielem. Czemu się zawstydziłeś, chłopie? Rozmawiał z zainteresowaniem. Coś ikuć się chce? Jemu pewnie też. Nie, on chce iść do komputera. Ale ty robisz to siku, czy nie? No, umyj rączki. Popraw humor. Może o rybach coś porozmawiamy? Romantyczne. No właśnie, nie jesteś. Nie jesteś w nastroju. Opowiedz porywającą historię. Ja chciałam tylko, żeby został naszym przyjacielem, wtedy byśmy mieli już zaliczone 4 na 5. Tak, porozmawiaj z nim troszeczkę. Mól książkowy i musi sobie iść. Jest przyjaciel, dobra, to już możesz sobie iść w takim razie. Mamy 4 przyjaciół. Kurczę, idziemy do pracy. Przygotowanie jedzenia mamy ukończone. No nic, co my tu społeczne? Poproś o wizytówkę, już mamy. Napisz list do Bridgeport. A może zobaczymy, czy będzie opcja poproś o pocztówkę. Dobrze. I znajdź kolejnego. Będziemy kolekcjonować pocztówki, do tego komediowe, napisz krótki sketch pitch, pisz do wcipy. Dobrze, poczekam teraz na odpowiedź. Lili, to może w tym czasie charyzma napisz, ty sobie sieć, w sensie przeglądaj sieć, szukaj przemysłów na nowe przepisy. Może znajdziesz coś ciekawego, to ci zabawa, przy okazji rośnie. Ja za ciebie książkę spodnie, nie martw się. Książkę sprzątnę, tak miałam powiedzieć. Nie wiem, czy tak powiedziałam, ale chyba nie. Zainspirowana. Tak, grać na instrumencie albo malować, to my nie będziemy. Ja bym chciała, żebyś ty jeszcze może opłakała do końca tego swojego męża. Czy to coś da? Nic oprócz tego, że znowu sprawiałam, iż jesteś smutna. No nic, chyba nie ma innej opcji, jak tylko uwolnić ze światy. Ale ja poczekam na waszą decyzję. Co mi powiecie, co powinnam zrobić? Tak, idź się wypłacz, to szybciej spada. Widzicie? Strzałki w dół są. Przeglądaj sieć. Nie, ty miałeś tutaj jeszcze. Społeczne. Sprawdź odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi. Ale już możesz poprosić o pocztówkę. Także poproś o pocztówkę. Coś tu nam dziwnie bzyczy. Ale dobrze, ja się będę z wami żegnać. Ta tutaj w ogóle nie pasuje. Myślę, że ten domek przerobimy. Albo jeszcze na koniec smutną rzeźbę zrobimy. Jesteśmy smutni, więc zrobimy smutną rzeźbę. Mamy już wesołą. Tak, to zabawną. To będzie smutna. Później postaram się zrobić jakąś inspirującą. Co to jest? Ojej, jaka smutna rzeźba, serio? Dobra, na razie ją tutaj postawię, ale jest świetna. Nie będziemy włączać aury emocjonalnej, ponieważ no raczej nikt z nas by nie chciał tutaj mieć smutasów w domu. Także ewentualnie jak zrobi nam się za bardzo wesoło, to wtedy się włączy. A tak, mamy tutaj konika, królika i co to jest? Smok, tak? Tak, powietrze wypełnia ryk majestatycznego smoka. Uchwyć ten ryk w drewnianej postaci skrzydlatej i mitycznej bestii. O, fajne są opisy, świetne. I już wiem, co się dzieje, jak się uzbiera całą kolekcję, bo udało mi się na swojej postaci uzbierać całą kolekcję. Ale było ciężko, poza tym ona miała inspirację właśnie, żeby być kolekcjonerem. Udało jej się zbierać
Dobra, co ty to znalazłaś? To weź to wyślij od razu do Rady. No i Lili, co ty byś mogła tutaj zrobić, to sobie i tak zjeść, ale ja już, tak jak mówię, będę się z wami kończyła. Będę się z wami żegnała. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie mi znać, co mam zrobić z Ignacym. No i oczywiście już, którego chłopca wybieracie na męża dla Lili. Dziękuję za uwagę i do następnego.